bardzo ładne w Olegorczycy. Słuchajcie, u nas były te noce ostatnio dość zimne, 3-4 stopnie przy gruncie w nocy. No tutaj i tak to dobrze wygląda, bardzo ładnie to zeszło. No nie jest jakoś gęsto, jest w dużych odstępach ta górczyca posiana, ale tutaj spokojnie, jest kilka hektarów, także ja myślę, że pszczoły będą miały tutaj co robić. Cześć, witajcie, z tej strony Mariusz, Pasieka Makuch. Dzisiaj zabrałem Was, tutaj niedaleko mnie, gdzie mam pasiekę. Rolnik wysiał sobie gorczycę białą. Gorczyca w tym okresie jest dość dobrym pożytkiem dla pszczół, o ile jest ciepło. Mają tutaj dość dużo białka. W chwili obecnej ta gorczyca, tutaj, która jest za mną, ona już nektaruje. Z założenia wychodzi to mniej więcej tak, że z 1 hektara pola gorczycy białej możemy osiągnąć od 60 do 120 kg miodu. Zazwyczaj pszczoły robią tego mniej, no wiadomo, że jedne pszczoły tego tutaj nie zbierają, zbierają też dzikie pszczoły, inne zapylacze. Także jeżeli ktoś ma w pobliżu możliwość, żeby sobie wystawić jeszcze pasiekę na jakiś pożytek, może nie do końca miodowy, ale na pewno białkowy, to jak najbardziej ja zachęcam do poszukiwania takich miejsc. Dobrze, że takie miejsce tutaj u mnie się trafiło. Moje pszczoły też tutaj na pewno odwiedzą to miejsce dzisiaj albo jutro. Słuchajcie, bardzo fajne pole górczycy. Tam na dole, tam za tymi drzewami jest moja pasieka. Tutaj do tego pola moje pszczoły mają około kilometra w linii prostej. Teoretycznie są w stanie z tego zbierać, jak najbardziej, no, ale lepiej by im się żyło i zbierało, gdyby stały sobie gdzieś tutaj na przykład, nie?